Witam was wszystkich bardzo serdecznie w tej śnieżnej, zimowej aurze. Pójdziecie ze mną na spacer. Brzmi jak rozkaz, nie? Pójdziecie ze mną na spacer i podczas spaceru opowiem wam o konstrukcji z umcu. Zapraszam. Taką sobie formułę wymyśliłem, słuchajcie, że po prostu będę szedł i będę wam opowiadał o konstrukcji z umcu, a wy będziecie razem ze mną w lesie. Nie wiem, czy czujecie te minus 3, które jest? Pewnie nie. O, maga dziura. Ale to nie zmienia faktu, że w takiej konwencji i w takim otoczeniu, spójrzcie sobie, pogadamy sobie o konstrukcji umcu. Zatem do dzieła. Co wprowadza konstrukcja umcu? Po co ona jest? To jest konstrukcja gramatyczna, która odpowiada na pytanie po co? W jakim celu? Ktoś coś zrobił, robi, będzie robić, chce zrobić. Po co jedzie? Po co robi? Po co się uczy niemieckiego? Po co się uczysz niemieckiego? To jest pytanie, wozu lernst du Deutsch? Albo zu welchem Zweck, w jakim celu, lernst du Deutsch? Zu welchem Zweck lernst du Deutsch? I pada odpowiedź. Uczę się niemieckiego, ich lerne Deutsch, żeby rozmawiać z Niemcami. Mit den Deutschen zu sprechen. Jak wam się podoba zima w Sączu? Przyjeżdżajcie. Przykład pierwszy. Uczę się niemieckiego, żeby rozmawiać z Niemcami. Ich lerne Deutsch, mit den Deutschen zu sprechen. Mit den Deutschen zu sprechen. Zwróćcie uwagę na tą drugą końcówkę zdania, czyli po przecinku. Wymienimy sobie kilka cech tej konstrukcji. Pierwsza cecha. Tam nie ma zaimków. Tam nie ma ja, ty, on, my, wy, oni. Czyli w tej konstrukcji jest taka sytuacja, że jeżeli patrzycie na to zdanie, tylko na to po przecinku, to nie wiecie kto. Wiecie tylko, żeby rozmawiać z Niemcami. Ale nie wiemy co, jeżeli byśmy tej przedniej części zdania nie zdali, to temat się robi taki niejasny. W sumie o co chodzi? To jest pierwsza cecha tej konstrukcji. Tam nie ma w gramatyce mówimy to podmiot. Nie wiemy kto. Nie ma tam zaimka ani ich, ani sie, ani du, ani imion, nie ma ani nazwisk, ani nazwisk. Albo nie ma też nazw typu moja mama, ich ciocia, członków rodziny. Nie ma osoby. Drugą cechą tej konstrukcji jest to, że rozpoczyna się od czyli to jest słowo, które jest zaraz po przecinku, nie? Tam jest to przecinek ich lerne Deutsch, potem jest przecinek i zaraz po nim nie macie na co czekać. Zaraz po nim wstawiacie Nieważne, co będzie dalej w tym zdaniu, nie ma to żadnego wpływu, jakby treść tego zdania drugiego nie ma wpływu na to, gdzie jest Ono jest zawsze po przecinku. Następną cechą tej konstrukcji jest to, że na końcu stoi czasownik w bezokoliczniku. Powtórzę. Na końcu zdania stoi czasownik w bezokoliczniku. W tym przypadku sprechen. No i cecha, która się niejako łączy z nią, jest bezpośrednio z nią związana, to jest to, że przed tym właśnie czasownikiem musi być zu. Zu sprechen. Czyli nazwijmy to tak, nawias otwiera potem jest cała treść zdania i zdanie kończy się przed ostatnim słowem zu i ostatnim słowem czasownikiem w bezokoliczniku, w tym przypadku sprechen. Szymon jedzie do lasu, żeby nagrać wideo. Szymon fährt in den Wald, ein Video zu drehen. Ein Video zu drehen. Zdanie się rozpoczyna od Nakręcić, drehen jako bezokolicznik stoi na końcu. Przed nim stoi zu.
I reszta, w tym przypadku to nie jest dużo, to jest rzeczownik ein Video, stoi między a zu. W tej przestrzeni między a zu stoi cała treść zdania. Czyli po co, Szymon, po co idziesz do lasu? Wozu fährst du in den Wald? I wtedy odpowiadam tym zdaniem właśnie. Ich fahre in den Wald, ein Video zu drehen. Julia uczy się niemieckiego, żeby komunikować się, komunikować się w sensie dogadywać się z Niemcami. Oczywiście proponuję czasownik sich kommunizieren. Pewien stopień trudności, który tutaj wystąpił, większy, to jest to, że to jest czasownik zwrotny. Czyli mamy zdanie. Julia uczy się niemieckiego, żeby dogadywać się, żeby komunikować się z Niemcami. Brzmi to tak. Julia lernt Deutsch, sich mit den Deutschen zu kommunizieren. Sich mit den Deutschen zu kommunizieren. Na początku mamy na końcu mamy czasownik kommunizieren, przed nim musi stać zu. Sich, który jest elementem tego czasownika, jest zaraz po ponieważ na później nie ma na niego miejsca. Rozumiecie? Później w zdaniu już się nikt go nie spodziewa. To sich musi paść, musi wyjść, musi wypłynąć jak najszybciej i robi to zaraz po No i potem jest konstrukcja, potem jest część zdania o Niemcach. Mit den Deutschen. Tak to wygląda to zdanie. Ale możemy jeszcze dorzucić następne zdanie, rozbudowane. Uwaga, tu będzie poziom, już dwa poziomy do góry. Uwaga. Julia uczy się niemieckiego, aby móc komunikować się z Niemcami. Aby móc. Nie zapominajcie, nie lekceważcie tego móc. O co chodzi? O czasownik modalny können, który tutaj musi się pojawić. Jak brzmi to zdanie po niemiecku? Julia lernt Deutsch, sich mit den Deutschen kommunizieren zu können. Kommunizieren zu können. Aby móc się dogadywać z Niemcami. Co się dzieje? To jest zdanie, które brzmiałoby w wersji takiej podstawowej. Julia potrafi komunikować się. Sie kann sich kommunizieren. To jest najprostsze zdanie z tego wyciągnięte w czasie teraźniejszym. Sie kann sich kommunizieren. I to kann, które tutaj mamy zaznaczone, ono w konstrukcji z zu musi gdzieś wylądować. I właśnie to ten czasownik modalny ląduje na końcu, zupełnie na końcu. Kommunizieren zu können. Trudne, ale im szybciej to ogarniecie, tym lepiej. Jedziemy dalej. I kolejny przykład. On robi nadgodziny, żeby więcej zarobić. Überstunden, to są nadgodziny. Zarabiać, to jest verdienen. No i przechodzimy do zdania. On robi nadgodziny, żeby więcej zarobić. Jak zabrzmi to zdanie po niemiecku? Macht Überstunden, mehr zu verdienen. Mehr zu verdienen. To jest przykład tego zdania. Troszeczkę go skomplikujemy, utrudnimy. Mianowicie, on robi nadgodziny, żeby móc więcej zarobić. Taka mała precyzja wypowiedzi. Aby móc więcej zarobić. Móc. Pamiętajcie, tam jest czasownik modalny können. I nie musicie go uwzględnić w tym zdaniu. Czyli jak to zabrzmi po niemiecku? Macht Überstunden, mehr verdienen zu können. Mehr verdienen zu können. Robert studiuje prawo, żeby pracować jako adwokat. Robert studiert Jura, nie Recht, tylko Jura.
jako nauka, jako gatun, jako gałąź nauki, nazwijmy to tak, nie? Oficjalnie, bo reszty to są prawo jako prawo, które się ma, które się posiada, które ktoś może odebrać, to jest reszt. A jura to jest prawo jako studia prawnicze. Czyli Robert studiert Jura, als Anwalt zu arbeiten. Zaczyna się, oczywiście, als Anwalt, jako adwokat, zu arbeiten. Zu, słowo przedostatnie i arbeiten, czasownik na koniec. Powiem wam, że stopień zmarznięcia jest coraz większy u mnie. Gęba nie chce pracować. Mięśnie odmawiają posłuszeństwa. Ale idę w to, brnę w to dalej. Nie poddam się tak łatwo. Jedziemy do domu, żeby przygotować obiad. Jedziemy do domu, żeby przygotować obiad. Czasownik przygotować w kontekście kulinarno-gastronomicznym. Wiecie, o jaki czasownik chodzi? Zubereiten. Nie vorbereiten, tylko zubereiten. On się odnosi do potraw. Czyli co? Jedziemy do domu, żeby przygotować obiad. Uwaga! Wir fahren nach Hause, Mittagessen zuzubereiten. Mittagessen zuzubereiten. Zbitka tych zu obok siebie stanowi o tym, że pierwsze zu, w ogóle to jest czasownik, nie? I to zu drugie, które wskakuje, pochodzi od konstrukcji z zu. I teraz to wszystko się skleja. Mittagessen zuzubereiten. Kolejne zdanie, kolejny przykład. Musimy wstać o 6, żeby nie przegapić, dosłownie tłumacząc, pociągu, czyli po polsku, żeby zdążyć. Chodziłoby mi o zwrot den Zug nicht verpassen, czyli żeby nie przegapić pociągu. Jak to brzmi po polsku? Po niemiecku? Wir müssen 6 Uhr aufstehen, den Zug nicht zu verpassen. Den Zug nicht zu verpassen. Kolejność. Zu, rzeczowniki w tym miejscu między a zu, czasownik na końcu. Myślę, że coraz bardziej to rozumiecie, nie? Coraz bardziej jest to jasne i zrozumiałe, co to się dzieje z tym, w tej konstrukcji. To by było wszystko na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Akurat teraz na koniec filmu wyszło słońce. Także myślę, że ten... Ta biel śniegu tym bardziej jest uwypuklona, bardziej widoczna i ładniejsza. Dziękuję wam za uwagę. I zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Chociażby po to, żebyście byli na bieżąco z filmami i z informacjami, jakie dla was mam. Bo nie wiem, czy wiecie, ale na YouTubie jest taka możliwość też informowania, zostawiania pewnych postów, tak jak troszeczkę na Facebooku to się dzieje. I jeżeli ktoś ma subskrypcję mojego kanału, to na bieżąco dostaje mailem informacje o tym, co się dzieje na moim kanale. Dostaje maila. Także myślę, że też warto z tego względu, żebyście czegoś tam nie przegapili, żebyśmy byli w kontakcie. Tym bardziej, że ja coś ważnego zamierzam w tym roku, chyba nawet już w najbliższym czasie, w najbliższych 2 miesiącach. Coś się rozstrzygnie, coś się wyjaśni. Chciałbym coś założyć, coś nowego stworzyć i dla was, żebyście mieli więcej tych wiadomości, więcej filmów, żebyśmy byli w jakimś kontakcie takim lepszym. Śledźcie to, bądźcie subskrybentami mojego kanału, lajkujcie te moje filmy, bo to też jest w YouTubie, to jest algorytm wybija te filmy, dzięki temu mają większą oglądalność, po prostu gdzieś tam są pchane i promowane bardziej szerzej. Dziękuję wam bardzo i miłej zimy wam życzę. Narty, sanki, nie zapomnijcie o tym. Trzymajcie się ciepło.